Jaka patologia! Ja pierdolę! Jaki ty, kurwa! Po operacji nosa nie możecie zrobić tak. Bo wtedy naciągacie tutaj... To z tym... Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Brawo, kolejny odcinek. Bez Sakera, Saker w Paryżu na meczu NBA. Emil w Paryżu, kojarzy mi się taki film. Kochany baton przyniósł Zakrzew. Jest, więc tak. Kochany Zakrzew. Dzisiaj oglądamy TikToki, które zrobiliście wy. Z naszymi scenami, z naszymi dźwiękami. Coś takiego. Dorzuciliście do naszego kontentu coś swojego. I jako nagroda dzisiaj, bo jest konkurs na każdym odcinku, like, subskrypcja i koment nienachalny, jakiś tam przemyślany, nie na pałę. I jutro pod filmem odpowiemy na jeden z waszych komentarzy i to on wygra tą zgrzewkę dzika brzoskwiniowego, której już nie ma u nas na sklepie, jest tylko aktualnie w Dino. Czekamy na dostawę. No i mamy, jest oczywiście już nasz baton proteinowy, on już jest dostępny w Lidlach, 30 gramów białka, 5,9 fatu tylko na baton. I teraz tak, kurczę, z batonami jest tak, że wszystko co mieliśmy, wysłaliśmy do Lidla, więc nawet u nas nie mamy tych batonów. Kupiliśmy w Lidlu, więc ten baton nie poleci do was, ponieważ bardzo, przepraszam, ale bardzo bym chciał dzisiaj zjeść tego batona, bo jest to nowy produkt. No będę takim samolubem i tego batona akurat nie wyślemy, ale dobrze. Będą konkursy, jak będziemy mieli już batony u nas, to zrobimy konkursy na batony, nie? Więc tak, co, lecimy z pierwszym TikTokiem. Połow uczysz nowego w pracy. Kurwa, jeszcze raz. Michał, chodź do nas. Jest tu. Ale nie masz, co grać, to te co podpisywaliście nam pisało. No, 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 bo wyraźnie puka, masz tak, no, no, i my podpisujecie ludziom koszulki. Pisało w nich otwarty dzień. My graliśmy w kosze, dostaliśmy do kosza. No. I ale tak na śmieci. Kojarzę. Ty często taką zwiechę łapiesz. Ale kojarzę właśnie tego TikToka już wcześniej. Bo on tam Zeza robił specjalnie. Tak. Nie widać może tego tak. Tak, ja tam specjalnie robiłem Zeza i nie mówię, że nie mam swoich zwiech, ale tutaj to było, no widzicie, nabrałem was. Tutaj was nabrałem, tych wszystkich ludzi, co pisali, ale NPC i tak dalej. Nabrałem was, łyknęliście jak pelikany tutaj. Ale tutaj też dodaje dużo do tego śmiech Bandury, nie? On ma taki algorytmowy śmiech i też dużo jest śmieszniejszy dzięki temu ten TikTok. No. No i pozdrawiamy oczywiście ekipę Bungie. Lecimy dalej, my co? Nagrywamy ekran. Tam strzałka. Kurwa! Czuję chuj! O ja pierdolę! Ale czuję prędkość! O chuj! To jeszcze trwa. Kurwa, to ja cały czas. Jesteś. Czytacie cały czas po? No. Dziewczyny po odkryciu trzeciego biegu. Ale ja mam bekę z tym, jak zareagowałeś na ten VR. Bo to się nie kończy to. Ogólnie kurczę, no dziewczyny... Jakbyś odkrył jakąś technologię. Ale też... Na przykład to my po wycięciu OPF-a. Ja bym też tutaj tak się podpiął. Też dałoby tak. I po odkryciu trzeciego biegu, po wrzuceniu trzeciego biegu bez OPF-a, to w ogóle inny trzeci bieg. Ale kurczę, są dziewczyny, co bardzo dobrze jeżdżą. Tutaj taki też będę tolerancyjny. O nich, no. Tak, a opowiem taką, jak już jesteśmy przy autach i dziewczynach, bo mam z życia historię. Ogólnie Kaja bardzo dobrze jeździ, ale pamiętam pewnego dnia, chyba nagrywamy tutaj nawet, jeszcze M2 nie była skasowana i dzwoni telefon do mnie i Kaja, i pożyczyłem Kai auto i dzwoni do mnie i mówi, że coś się stało z autem. Michu, co się stało z autem? Chyba coś z silnikiem, nie? Nie chciał mi na początku powiedzieć, no bo wiesz, silnik, najdroższa część w aucie. Ale co się, no coś, silnik się mega grzeje, nie? A ja jestem na trasie, no zaraz chyba będę musiała zjechać. A co się dzieje? No jadę, jadę i ma cały czas jest, wysoko obroty są, nie? No i to był taki pierwszy, chyba jej, nie wiem, drugi, trzeci raz jak jechała tym autem i okazało się, że jak wsiadała, czy tam coś odrzucała przypadkowo,
walnęła dźwignię automatycznej skrzyni biegów w bok i wtedy zmieniasz na manual. No. I po prostu i z automatu... Na dwójce 7000 obrotów leciała. Leciała na trasie, przykatowała go, ale to już nieistotne, no. To już nieistotne. Każdemu mogło się zdarzyć. Oczywiście. Ja pamiętam też coś takiego. Pozdro Kaja. Ile ci też i miałeś? Ci, że nie zorientowałem się tak od razu. No. Jak miałem, wiesz, pierwsze miesiące to auto, nie zorientowałem się od razu, że manual mi wskoczył. Mhm. I też się chwilę zestresowałem, o co chodzi. Myślałem, że co to kurwa, może skrzynia się jebie, nie? A się okazało, patrzę, manual, nie? To kolejny. Kurwa, to jest inteligencja. Kiedy ledwo zdałeś sprawdzian na dwa. To jest inteligencja. Bardzo pasuje do... To znam to już. No znamy, znamy, nie? Ale tu chodzi bardziej o taką memowy tekst. No, dobre. No tak, no. Ale masz taki sprawdziany, że naprawdę. Do. Jak kreskówka jakaś. Masz taki otwór duży. Faktycznie tak, no ja tak się czułem, jak zdałem maturę z matmy na 34%. Pamiętam jak dziś, odebrałem wyniki i wracałem na rowerze do starego czempiona. I robiło się trening, nie pamiętam dokładnie jaki, chyba kurwa jakiś push się robiło wtedy. Lecimy dalej. Twój kolega po dwóch piwach, no. O, i do Kowanko wjeżdża. A co, Lidia stani w chuj? Ale tutaj możecie się perfekcyjnie przypierdolić, ponieważ nasz baton kosztuje 9 zł i nie jest tani w chuj. Jest, ale Lidia stani w chuj, ale nie jest tani w chuj. Ale jeszcze dla obrony powiem, przeliczcie na gramy, na ilość białka. Ale jak na tą kategorię produktów, to... Przykro mi, ale ten baton jest taniej w chuj. Ponieważ 9 zł jest to tani w chuj, jak na baton proteinowy. Pozory mogą mylić. No tak, no i twój kolega po dwóch piwkach. No tak, no. No coś o tym wiem ostatnio, tak? Test drineczków był, Robert wymieniał cały skład margerity. Nic dodać, nic ująć. Dobre te TikToki dziś, co? Śmiejmy się. Michałek. Ja pierdolę! Jaki ty, kurwa. O kurwa. Zobacz na niego. Pierwszy. Nie jeden z pierwszych odcinków, ale chyba pierwszy miesiąc po operacji nosa. No to kurwa, ja nie mogłem przecież, nie mogłem się śmiać, ale miałem spuchniętą wargę przed tym. Wszystko miałem spuchnięte. Ale ty jeszcze w miarę normalnie wyglądałeś, ale jak zaczynałeś się śmiać, to wyglądałeś tak. No bo nie mogłem. Jak jeszcze wstrzymywał, to jeszcze musiałem wstrzymywać, bo po operacji nosa nie możecie zrobić tak. Bo wtedy naciągacie tutaj całą skórę i mogą później w trakcie gojenia pojawić się no jakieś znamiona, nie? Znamiona? Znamienia? Znajomi. Znajomi się pojawiają na nosie i klaszczą. Po operacji... To jest przejebane, nie śmiejcie się po operacji nosa. Nie mamy takiej siłowni, że tylko bierzemy. Typowo tak było. Rozumiem. Chuj, tak było teraz. W ogóle mówię, ale ludzie w telewizji takie rzeczy udają. My to robiliśmy szczerze, kurwa, taka beka była. Więc mówię, ja przekażę numer szefowej i ona zawsze robi taką wstępną konsultację. Sandra Walczak. I tutaj na pewno coś doradzi i coś znajdziemy. Pamiętam francuski w podstawówce u pani Szumiło i beka była i właśnie nas tak upomniała, że jak jeszcze raz się zaśmiejemy, to coś tam. I wiecie, z czego się śmialiśmy? Pryku, pozdro Pryku, miał długopis i nazwaliśmy go. Ten długopis nazwaliśmy, wyjmij skrzypka, mówiliśmy, bo miał kurwa taki długopis, pamiętam to jak do dziś, że jak robiłeś to, masz długopis i tylko, że klikalny, jak lekko tak go klikałeś, no to taki po prostu dźwięk takiej sprężyny wytartej wydawał, że nas to ultra śmieszyło na tamten moment, nie mogliśmy się powstrzymać ze śmiechu, nie, i ona powiedziała, że jak jeszcze raz to ten, no i Prygu tylko czekał na moment dogodny i ten długopis zrobił tak. No i my beka, i my taka właśnie beka, o jak tu, nie? Ze skrzypka. No. I było pryku, wyjmij skrzypka i ataki. My tutaj nie mamy. Dobra historia, chyba pierwszy raz słyszę. To była tak, to była pierwszy raz na wszystkich kanałach. Lecimy dalej. Podlaska i Śląska. Siedzisz na lekcji. Jest co koło no, Kielbasa, zdarzyło mi się, nieraz. Oj no. Śląska je. Serce. Zdarzyło ci się? No. Ale bardzo rzadko tak robiłem. Ile razy? Kilka. A jakbyś miał strzelić, żeby przeżyć? 4 razy. W życiu? No. Te tło jak ludzi rozśmieszyło, że my gadamy o kiełbasie w tle.
Podlaska i Śląska. Podlaska. Jest w Sokołowie kiełbasa Podlaska. Śląska jest. Kurwa, się zlega. To jest inny wymiar, ty, ale to jest zupełnie nowy wymiar do tego Szota. Jest! I o to chodzi! My tutaj to ten odcinek. I teraz nagrywaliśmy, już jest chyba na gamingu, nie? Też się dobrą. Tak, to już jest. No, ale to zajebisty, podobny bardzo, nie? Tak, śrubowaliśmy właśnie teraz czasy w zjeździe. Odsyłamy was do tego filmu na WK Gaming, jak sobie wejdziecie. No zajebiście się śrubuje rekordy w gierkach, w prostych gierkach, gdzie nie trzeba dużo czasu. A czy no jedni potrzebują więcej czasu, na przykład Zakrzep, żeby zejść poniżej minuty 20, poniżej minuty 30 potrzeba 4 dni. Ale mówię, dla wielu nie potrzeba aż tyle dni. Zależy od predyspozycji. O kurwa. No, ten co robi. Ja pierdolę. A to były memy, tak? Nie? A tutaj z wideo ten mem, nie? No. Bo kojarzę ten podpis. Ja już się musi pracować. Zoba narzekał na moje gramy. I niedługo test shotów na kuchni, naprawdę. A nie test piwa, bo Daniel zebrał 4000 w górę. A to okej, okay. Nie, bo po prostu dużo czeka nas testów, także okay. Piwa też, no. Shotów też, ale trzeba czekać do kolejnej wyprawy biznesowej, bo nie ma kontekstu, nie? No. Wystarczy te klocki przekładać z dołu na górę. Ten jeden kibrujący batus z twojej klasy. Uwaga, jedną ręką, tak żeby wieża się nie zawaliła. A można kutasem przekładać? Wystarczy te klocki przekładać z dołu na górę jedną ręką, uwaga, jedną bez ręką, kombinacji, tak, nie? Wieża się nie zawaliła. A można kutasem przekładać? Ta moja mina taka, kurwa, bo naprawdę się nie spodziewałem, że w tym momencie. Tak, jakbyś był ultra zniesmaczony wyglądałeś, jakbyś był w ogóle, co najmniej jakbyś był działaczem społecznym pewnej grupy. Tutaj jesteś niezmaczony. Że szok, jak można tak mówić, bo mnie przeklinać, nie? No. Tak. No tak, no. To dobre, widziałem sam. To tacy nasi widzowie, najbardziej jakościowi, tak bym. Parkowałem z Biedronki. Dawaj, lej, te rzeczy zostawmy. Nie rób wywodów, zostawmy. Ej, słyszysz? Nie rób wywodów po stunami. Kurwa, dobry, puść. Myślę, że niedoceniona ilością lajków, bo troszkę niewyraźny obraz, ale... Jestem tam ja, pani Kot, Robur i Kononowicz. No. Dawaj, lej, te rzeczy zostawmy. Nie rób wywodów, zostawmy. Nie rób wywodów, lej. Kurwa, jaka rzeźba, to... Nie rób wywodu. Ale jest twój głos. No i ty ten wywód robisz. Kiedy otwierasz drugą butelkę, ziomek mówi, że idź do domu. Kurwa! Tak to musi się czuć ten człowiek, no. Wychodzisz teraz... No dobra. Idealnie, kurwa. Idealnie podłożony. Tak jest! Kosteczki. Podobno tak nie można. Zamknij ryj, lewo. Lewa! Tak jest! Lewa! A jak tak biodrami robię, to jest prawidłowo? To jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Robię biodra. Nie interesuj się. Czuję, że to nie ma sensu. Dobry. Fajnie. Też widziałem ten trend właśnie, że ten dźwięk się zmarnował. No tak to było na WF-ach, nie? Fajnie powspominać. Może teraz już jest inaczej, nie? Ale ona miała na pewno tak na WF-ach, Gabi. Tak patrząc na po wieku, nie? Podaję ci rękę, pogratuluję. Ale chuj ci w dupę, kurwa, serio, wkurwiło mnie to, że wygrałeś. Zobacz, nawet myślę, między grzebiarzami, nie? No. I to jest dowód nie na to... Nie pomyślałbyś kiedyś? Że to jest prawdziwa twarz rywalizacji, nie? Zobacz, ile ludzie mają zajawek, nie? Dla nich ważniejsze jest, kto większego grzyba znajdzie. I jest wkurwiony typ, co? No, że znalazł mniejszego prawdziwka. Szczera zajawka. Co to było? Kubuś Play. To jest Kubuś? To... Tak ześmacieli Kubusia? Poczekaj, kurwa, to jest skawka. A, to zawsze była jebana.
tylko banan. To z tym filtrem, a to też był viralek oczywiście, był mocny bez filtra. Zobaczcie, jeszcze wcześniej ile serc. No sporo, sporo. No to tak poszło ogólnie, że dużo było podkładów pod to, nie? Tak, no ale cały czas podtrzymuję, że ta truskawka słaba była od Kubusia, zawsze jej unikałem. A na samym początku jak ogarnąłem... Marchewka to marchewka. No, ale na początku jak kupowałeś, nie wiedziałeś, że kupiłeś coś innego i to było takie, wiesz, co jest, to jest Kubuś? I teraz tak, podaję ci rękę, pogratuluję. Ale chuj ci w dupę, kurwa, serio, wkurwiło mnie to, że wygrałeś. Pewnie ci wszyscy, co za te losy wzięli, no ta pierwsza chociaż sekunda takiego odrzucenia musiała zaboleć. Ile osób kupiło 10-20? Albo więcej. Na pewno trochę zabolało. No. Ale z drugiej strony jest to taka społeczność, myślę, fajna tych fanów samochodów i tak szczerze potem pogratulowali tej osobie. Lecimy dalej. Kurwa, ty co patrzysz, kurwa? Kiedy jakaś koleżka wepnie się przed ciebie przy kasie. Tomasz w głowie pewnie. Tomasz w głowie powinien być, dało się lepszy opis dać. Ty nie możesz, patrz jak ty się śmiesz w tle. No bo jeszcze wtedy nie mogłem się śmiać aż tak, ale to już był chyba drugi, trzeci miesiąc po operacji. Ale masz dziwne. No dziwne w chuj, kurwa. Człowiek jak szkukła, kurwa. Ryba kukiełka, kurwa. No dalej. Dalej? Kończymy, no. O, tu zakrzewa się pokażemy. Na koniec zakrzewa. Pożegnam się zakrzewem z wami. I dziękujemy za te przeróbki, piękne były. Dobry w chuj. Dobra końcówka do odcinka. No.